przywalony pracownik w wykopie. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp OSP. W dojeździe na miejsce okazało się, że w trakcie prac ziemnych wykopu oderwała się była zmarzniętej ziemi, przygniatając jednego z pracowników. Działania polegały na wydobyciu tego człowieka. Uwięzione miał nogi połamane. Trzeba było ustabilizować tego mężczyznę w tym wykopie, a następnie wydobyć go na powierzchnię i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego, który był już na miejscu.